Szatan się cieszy. Instytut Pamięci Narodowej został powołany 19 stycznia 1999 roku. Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od lipca 1944 do grudnia 1989 roku, ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Stany Zjednoczone ostrzegają swoich obywateli przed potencjalnymi atakami terrorystycznymi w całej Europie. Ostrzeżenie wydał Departament Stanu, zastrzegł jednak, że nie ma żadnych konkretnych informacji dotyczących zagrożeń dla Euro 2016 i Światowych Dni Młodzieży. Alert ten obowiązywać ma do 31 sierpnia. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreśla, że ostrzeżenia płynące zza oceanu są czymś normalnym. Wskazuje, że Amerykanie mają dużo bardziej profesjonalne strategię informowania społeczeństwa o zagrożeniach niż w Europie, w tym w Polsce. W przypadku Stanów Zjednoczonych tam każde zdarzenie, każda informacja o utrzymywaniu się jakiegoś ryzyka powoduje, że obywateli informuje się ponownie o takich wydarzeniach, zdarzeniach, ostrzeżeniach, ryzykach, które w Europie ten poziom zagrożenia terrorystycznego jest ciągle na wysokim stopniu. Ryzyko jest znacznie wyższe niż było jeszcze kilka miesięcy temu, a więc trudno dziwić się, że Amerykanie ostrzegają swoich obywateli przed wyjazdami na stary kontynent. Polski rząd pracuje obecnie nad tak zwaną ustawą antyterrorystyczną. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w tym miesiącu. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie kompetencji służb w celu zwalczania terroryzmu. Po raz kolejny w Niemczech zanotowano przypadek molestowania seksualnego, tym razem podczas festiwalu muzycznego w Darmstadt. Na policję zgłosiło się dotąd 30 poszkodowanych, informują niemieckie media. Służby zatrzymały 3 podejrzanych imigrantów, zostali zwolnieni z aresztu. Kobiety zgodnie zeznały, że sprawcy działali w małych grupach liczących maksymalnie 10 osób. W noc sylwestrową w Kolonii przed dworcem głównym doszło do serii napaści seksualnych i rabunkowych, w których ucierpiało 1100 kobiet. Ponad 600 było molestowanych seksualnie. W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie lokalnie, zwłaszcza w południowej połowie Polski, rozpogodzenia, przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Temperatura od 23 stopni do 27, chłodniej 20-22 stopnie, miejscami nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, jedynie na wybrzeżu, początkowo okresami dość silny północno-wschodni i wschodni, podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Polska zbrojeniówka, stan obecny i plany na przyszłość. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą pan Arkadiusz Siwko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz pan Marcin Karlikowski, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej System. Z naszymi gośćmi będą mieli państwo okazję spotkać się najpierw w telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.30. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Lokata na pokolenia. W Polsce dramatycznie spada liczba rodzin wielodzietnych. Konieczna jest długofalowa, systematyczna polityka prorodzinna. Czytam w naszym dzienniku. Szczyt krytyczny. Podczas szczytu NATO w Warszawie zapadną kolejne decyzje, które przełożą się na największe wzmocnienie bezpieczeństwa od czasów zimnej wojny. Sukces 500+ przez internet. Za pośrednictwem PKO Banku Polskiego złożono najwięcej wniosków o wypłatę świadczeń na dzieci w ramach programu 500+. Szczegóły w naszym dzienniku. Cicha rewolucja.
ONZ chce finansować programy aborcyjne i antykoncepcyjne przez wprowadzenie światowego podatku, pisze w naszym dzienniku dr Aldona Ciborowska. Z cyklu Środy z historią. Agenci sowieckiego imperium. Odkryte i skryte oblicze towarzysza Mariana Spychalskiego. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed tym mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, już 11 minut po 13 w naszym programie. Czas na audycję aktualności dnia. Obudź się, to zgoda, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z pomzy, gmunda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas, kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał. Radia Koncita. Zatracił